stertę złomu, żeby wydobyć tam gdzieś kierat. Ustawiliśmy go, zrobiłam zdjęcie. W domu Państwa Wąsów pasjonatów jest szczęśliwy w ogóle. Mają czas, bo Pani Dorota i mąż są już na emeryturze. Ja w pełni podzielam tą pasję i akceptuję, bo to jest taka wspólna pasja już od ponad 25 lat. Marzeniem Pani Doroty jest wydanie Śląskiego Słownika Rolniczego w wersji papierowej. Drukowe, a nawet myszy rasowe. W Warszawie rusza wystawa zwierząt hodowlanych. W tym roku organizatorzy postanowili postawić na wielkość największe gęsi koguta na ten gołem. To prawdopodobnie największa gęś w Polsce. Ze względu na swoje gabaryty ptak nie lata, ale za to niczego się nie boi. Waga, bagatela, 10 kg. Choć pochodzi z tej łodzi, doskonale sprawdza się na polskim podwórku jako gęś obronna. Większa jest ona, jeśli wystarczy chyba, nie? A to też nie lot. I też ze względu na swoje gabaryty. Rasa King, wyhodowana w Stanach Zjednoczonych. Takich okazów w Polsce nie ma za wiele. Sprawa hobbystyczna chyba tylko i wyłącznie. Chyba opłacalność nikt raczej nie stawia. Są osoby, które pewnie na przy okazji potrafią tam jakieś dosyć wysokie ceny za pojedyncze egzemplarze uzyskiwać. No ale to jest taka praca amatorska i głównie hobbystyczna. Ponad 1500 gołębi, do tego dróg oraz kozy. To wszystko do zobaczenia i na wyciągnięcie ręki. Wystawa gołębi rasowych i ptaków ozdobnych od jutra będzie otwarta dla zwiedzających. Sobota i niedziela jest dzień otwarty dla zwiedzających. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Właśnie szczególnie w mieście dla dzieci myślę jest to niemała atrakcja, bo coś żywego w mieście się pojawia poza monitorem komputera. Na wystawie nie zabraknie też gwiazdy wśród drobiu, czyli kury jedwabnej, która zamiast piór ma puch i czarne mięso. Ale na obiad nie polecamy. Dosyć spokojna rasa, nie ma kłopotów, nie fruwają. Dziś ocena ekspertów. W sobotę i w niedzielę wystawa otwarta dla zwiedzających. Wszystko w warszawskiej hali Expo. 1600 wystawców z 65 krajów. Dziś rozpoczął się największy światowy targ żywności, rolnictwa i ogrodnictwa Wilne Woche. W tym roku do Berlina nie przyjadą Rosjanie, a Polaków nie zabrakło. Stoiska za moimi plecami to tylko przedsmak tego, co można zobaczyć, poczuć i przede wszystkim skosztować na Wilne Woche. Największe targi żywnościowe kuszą smakiem i aromatem z każdego zakątka świata. Hala po łącznej powierzchni równej 20 boiskom sportowym swoje produkty wystawia 65 państw. Wśród nich także silna polska reprezentacja z 8 regionów. Są oscypki, wędliny, wędzone pstrągi i miody pitne, a wszystko przygotowane zgodnie z wieloletnią tradycją. To oczkiem głowy jest smalec. Smalec jest zrobiony z cebulką, ze śliwkami suszonymi, oczywiście z docorawiami, żołami, ze skwareczkami. Także pajda chleba z takim smalcem jak najbardziej jest tradycyjną pajdą chleba i to bardzo od dawna. Smak dzieciństwa, babcie nasze tak robiły. Wilne Woche to dla polskich producentów szansa, by nasze lokalne produkty rozsławić na całym świecie. Sztandarowe hasło Polska smakuje. I rzeczywiście tak jest, bo jak mówią wystawcy, wielu klientów powraca tu co roku. Targi to też szansa, by nawiązać nowe kontakty i wymienić się doświadczeniami. Pokazanie się klientom nie tylko właśnie z Pomorza Zachodniego, nie tylko z Polski, ale tutaj też klientom niemieckim. Jesteśmy niedaleko, więc chcemy ich zaprosić do Baniewic, do nas, żeby zobaczyli, co ciekawego w naszym rejonie zachodniopomorskim się dzieje. I co najważniejsze, tu Polska sąsiaduje z całym światem. Wilne Woche to jednak nie tylko jedzenie, nie tylko degustacja, bo poza tym, że jest coś dla ciała, jest też coś dla ducha. Partnerskim tegorocznych 21 targów Wilne Woche jest Maroko. Impreza potrwa do 21 stycznia. Czy można nałożyć zakaz na zakaz? Rosyjskie władze dowiodły, że tak, ze względu na przypadki afrykańskiego pomoru świń, zakazano importu wieprzowiny i żywych zwierząt z Ukrainy. Służby weterynaryjne oficjalnie wprowadziły embargo, mimo że od początku roku i tak zamknięte są granice dla dostaw żywności z Ukrainy. Rosyjska inspekcja weterynaryjna dowodzi, że na Ukrainie, gdzie wykryto ostatnio ognisko ASF, działania prewencyjne są niewystarczające. Zbyt mało jest kontroli lokalnych gospodarstw, a potencjalne zagrożenie skażenia produktów mięsnych wysokie, uważają Rosjanie. Stąd zakaz, który i tak jest tylko formalnością. Afrykański pomór świń na Ukrainie to także problem krajów z nią sąsiadujących. Produkcja trzody jest tam rozdrobniona, a nowe ogniska pojawiają się w kolejnych obwodach. Problemy ekonomiczne rolników i brak nadzoru sprawiają, że chorobę trudno kontrolować. W 2015 roku produkty spożywcze z wyjątkiem
najnowszego raportu Rosstat wynika, że najbardziej, o ponad 40%, poszły w górę ceny kasz i roślin strączkowych. Prawie o tyle samo podskoczyły ceny cukru. Więcej niż o 1/3 zdrożały notowania oleju słonecznikowego, owoców i warzyw oraz ryb. Konsumenci z coraz większymi obawami patrzą w przyszłość. Sądzę, że inflacja będzie coraz wyższa, wszystko się komplikuje, a rząd do wyborów będzie przyjmował tylko krótkotrwałe rozwiązania. Sam szef rządu, Dmitrij Miedwiediew, na forum ekonomicznym przyznał, że nadchodzą ciężkie czasy dla społeczeństwa. Premier twierdzi, że do tej pory Rosja nie musiała borykać się aż z tymi problemami jednocześnie. Spadkiem cen ropy, chwiejnością rubla i zachodnimi sankcjami. Tajlandia przed wizytą unijnych urzędników przekonuje, że robi postępy w walce z procederem niewolniczego wykorzystywania ludzi do połowów ryb i owoców morza. Bruksela w kwietniu zeszłego roku zagroziła zakazem importu. Wysyła do Tajlandii kontrole, które mają wykazać, czy przepisy nadal są łamane. Na konferencji prasowej przedstawiciele ministerstw narodowych przekonywali, że plan naprawczy prawie w całości został wykonany. Zarejestrowano większość statków rybackich i ujęto członków grup przestępczych podejrzanych o handel ludźmi i nadużycia w sektorze rybołówstwa. 3/4 pracy wykonaliśmy. Budujemy silny system, który pozwoli nam kontrolować wszystkie jednostki rybackie. Tajlandii zależy na pozytywnym zakończeniu unijnych kontroli, bo ewentualne embargo przyniesie gigantyczne straty dla tamtejszego sektora. Roczna wartość eksportu do Europy przekracza 700 milionów euro. Śnieg i lekki mróz to optymalne warunki dla roślin. O tej porze roku, chociaż w wielu rejonach kraju pokrywa śnieżna jest jeszcze minimalna, stopniowo i przybywa. 10 cm przekracza już nie tylko w górach, ale miejscami również na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Dziś jutro szansa na kolejny śnieg. Ostatniej nocy najchłodniej było na północnym wschodzie Polski. Noc na Pomorzu z przejaśnieniami, nad ranem mamy górę od minus 6 do minus 1 stopnia. Dzień słoneczny ze słabymi opadami śniegu i od minus 3 do 1 stopnia. Uwaga, wszystko. Na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach od minus 8 do minus 2. Dzień sporo słońca, od minus 3 do 1 stopnia. Słaby śnieg po południu. Noc na południowym zachodzie ze słabymi opadami śniegu i od minus 6 do minus 2. W dzień opady powinny zanikać i od minus 3 do minus 1 stopnia. W rejonach południowo-wschodnich w nocy od minus 9 do minus 2 i śnieg. Dzień z przejaśnieniami i zanikającymi opadami śniegu od minus 5 do minus 1 stopnia. Centrum nocą pochmurne ze śniegiem i mrozem do minus 5, w dzień stopniowo zanikające opady od minus 4 do minus 1 stopnia. W nocy na Mazurach i Podlasiu sypnie śniegiem, mroźnie od minus 12 do minus 5 stopni, dzień z przejaśnieniami od minus 8 do minus 3 i silny wiatr, a kolejne dni pogodniejsze, ale mroźne. Giełda topniejąca, taniejąca ropa ciągnie rynki w dół, wyprzedaż akcji trwa na większości europejskich parkietów, również u nas traci też złote, beta wycenił dolara na 4,04 zł, euro na 4,41 zł, tak drogie nie było ponad 3 lat, frank kosztuje 4,03 zł, a funt 5,81 zł. To wszystko, zobaczymy się w poniedziałek, do zobaczenia. Zapewniamy jakość, na której możesz polegać. Od 15 lat dajemy ceny, które naprawdę przekonują. Od 15 lat wszystko, co kochasz. Kilka kredytów do Alior Banku i zyskaj podwójnie. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Uciążliwość.
młodzieży hormonalna. Po okresie dojrzewania zmienia się nie tylko gospodarka hormonalna, ale także budowa skóry. Dlatego z cerą dorosłą należy postępować inaczej. Dizaksynium B to specjalistyczne tabletki dla osób dorosłych. Działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie leży sedno problemu. Dizaksynium D pozwoli Ci na dobre zapomnieć o cerze trądzikowej. Dizaksynium D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Co się dzieje, gdy zjesz za dużo polskich potraw? Jest Ci ciężko na żołądku? Jest Ci niedobrze? Masz gazy? To tłuszcz najczęściej powoduje dyskomfort trawienny. Sięgnij po Travisto. Travisto wspomaga trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit. Nie musisz się męczyć. Weź Travisto i poczuj się 100 razy lepiej. Travisto i Travisto. Zmarszczki? Z wiekiem dostrzegasz je u siebie coraz więcej? Zmarszczki powstają na skutek utraty elastyczności włókien kolagenowych. Sięgnij po Labotek Skin. Tabletki Labotek nie tylko dostarczają dużą dawkę kolagenu, ale zawierają także składniki wspomagające jego naturalną produkcję. Dlatego tabletki Labotek pomagają zachować zdrowy i młody wygląd na długo. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Odkryj piękną skórę bez zmarszczek. Odkryj Labotek Skin. Coś dobrego na zapalenie zatoki gęsty katar? Długo szukałam. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na irygację. To zestaw do irygacji, czyli płukania zatok. Irygacja wprowadza roztwór do zatok i wypłukuje zalegającą wydzielinę. Przenosi ulgę nawet przy gęstym katarze. Irygacja pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Nie pojawia się nawet przy zmianach pogody. Na zatoki tylko irygacja. Irygacja. Od razu lepiej dla zatok. Tempo życia, stres, pośpiech negatywnie wpływają na stan naszego zdrowia. W grupie Adamet, polskiej firmy farmaceutyczno-biotechnologicznej, odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Tworzymy nowoczesne leki, które odpowiadają na najważniejsze medyczne potrzeby ludzkiego organizmu. Kupując polskie leki grupy Adamet, tworzysz nowe miejsca pracy. Wspólnie budujemy przyszłość naszego kraju i naszych dzieci. Pytaj swojego lekarza i farmaceutę o polskie produkty grupy Adamet. Chcesz obudzić swój umysł na cały dzień? Bilomin Intens usprawnia krążenie krwi w mózgu, zaopatrując go w tlen i glukozę w celu poprawienia sprawności umysłowej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania i skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bilomin Intens. Jedyny lek w Polsce z najwyższą dawką krążenia. Bilomin. Twój umysł w życiowej formie. Dlaczego skarb z Biedronki jest tak świeży? Jest pakowany próżniowo i to Ty otwierasz opakowanie, więc świeżość masz pod kontrolą. Schab wieprzowy pakowany próżniowo. Tylko do środy 9,99 za kilogram. Świeże albo z Biedronki. Od lat na stres reagowałam w ten sam sposób. Nieposkromioną rządzą podjadania. W efekcie straciłam kontrolę nad swoją wagą. Byłam bezsilna. Do czasu, kiedy w aptece kupiłam Apetiblok. Teraz w stresujących sytuacjach ratuje mnie bezcukrowa tabletka do ssania. Apetiblok zmniejsza apetyt i niweluje uczucie głodu. Apetiblok to moje antidotum na podjadanie. Nareszcie mogę kontrolować swoją wagę. Apetiblok. I nie podjadasz. A teraz Apetiblok w dwóch nowych smakach. Oczywiście na tym się wielki Henryk Wacz niekoniecznie. Henryk Wacz, pieśniarz Warszawy. W piątek o 14.30. Sztuki wizualne, muzyka, teatr i film to wszystko w programie Wstęp Wolny z Kulturą. Co tydzień. Wstęp Wolny z Kulturą w piątek o 16.30. W męskiej strefie tym razem o modzie i to modzie sprzed kilkunastu lat, bowiem Muzeum Narodowym w Krakowie otwarto wystawę Modna już. Mówię o spotkaniu ze stylistką, która dba o to, aby być piękną i na koniec spotkanie z tatuażem. Męska strefa. Sobotę
porządku z tym podstawą. Mam też jeszcze kartę. Rolnik szuka żony. W sobotę o 9:00. O, a co wy tu robicie? Słuchaj, nie wiem, czy Zosia może iść na basen. Łatwo się o je zatopi. Mamo, a ja chcę iść. Damy ci rano pół junior. Coś nowego? Tak, syrop rano pół junior, który wspiera zatoki i korzystnik tyłu na drogi oddechowe, a do tego wspiera odporność. Renopuren jest naprawdę skuteczny. To co, idziemy? Suplement diety Renopuren. Zdrowe zatoki na długo. Co się dzieje, gdy zjesz za dużo tłustych potraw? Jest ci ciężko na żołądku? Jest ci niedobrze? Masz gazy? To tłuszcz najczęściej powoduje dyskomfort trawienny. Sięgnij po Tramisto. Tramisto wspomaga trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Tramisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit. Nie musisz się męczyć. Weź Tramisto i poczuj się 100 razy lepiej. Tramisto i Tramisto. Razem z Olą uwielbiamy eksperymenty, ale nie w kwestii zdrowia. Dlatego gdy córka jest chora i kaszle, podaje jej Pulneo. Właściwie od zawsze. Nawet wtedy, kiedy był tylko na receptę. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo to lek, który nie powinien zabić. Zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mieszkanie lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Problem z zaparciami? Zaufałam marce Drukobis. To sprawdzony lek, który przynosi ulgę od zaparć każdego poręka. Przed wyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z Moim najmłodszym pacjentom na ból gardła polecam spray Natursept Gardło. Natursept łagodzi ból, leczy podrażnienia i nawilża gardło. Natursept! Też nie smakuje, gardło góruje. Masz głowę do sportu? Jadąc na ferie, wpadnij po kask i bądź bezpieczny jak Decathlon's. Kask dziecięcy 49,99 w sklepach Decathlon i na decathlon.pl z dostawą gratis. W okresie jesienno-zimowym musisz szczególnie zadbać o zdrowie swojego dziecka. Podaj mu Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera dużą dawkę składników podnoszących odporność, a do tego naturalne soki owocowe. Dzięki temu Rutinacea Junior jest bardzo skuteczna, a do tego pysznie smakuje. Żeby dziecko nie opuściło już żadnego dnia. Rutinacea Junior. Skutecznie lecz ze smakiem. Teraz także żelki i lizaki. Problem z taki powraca? Lepiej jest tam Max. To nowoczesny lek. Nie 12-24 godzin. Mortal Max. Nowoczesny sposób na zdrowie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią leku i dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przekonaj się, czym jest niemiecka jakość Opla. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny w wyprzedaży rocznika 2015. Innowacyjna korsa już za 35 800 zł. Sprawdź też ceny innych Opli w salonach i na opel.pl. Chcesz pobudzić swój umysł na cały dzień? Biloni Inwers. Usprawnia krążenie krwi w mózgu, zaopatrując go w tlen i glukozę w celu poprawienia sprawności umysłowej. Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bilobil Intens. Jedyny lek w Polsce z najwyższą dawką i urzędu. Bilobil. Twój umysł w życiowej formie. Tempo życia, stres, pośpiech negatywnie wpływają na stan naszego zdrowia. W grupie Adamet, polskiej firmy farmaceutyczno-biotechnologicznej, odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Tworzymy nowoczesne leki, które odpowiadają na najważniejsze medyczne potrzeby ludzkiego organizmu. Kupując polskie leki grupy Adamet, tworzysz nowe miejsca pracy. Wspólnie budujemy przyszłość naszego kraju i naszych dzieci. Pytaj swojego lekarza i farmaceutę o polskie produkty grupy Adamet. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy.
To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonu. Restonu w zespole niespokojnych nóg. Od 15 lat gwarantujemy absolutną świeżość. Od 15 lat oferujemy wybór, który spełnia wszelkie życzenia. Od 15 lat zapewniamy